Nie, nie przywitam Was tak jak zawsze widokiem na domek, ponieważ... Jak tylko weszłam do tej rodziny, to wpadł... z wizytą pewien jegomość. Nie pokazuj tak żonie! Nie wypada. Dobrze, krzyczymy. Dobrze, dobrze. Krzyczymy, śpiewamy, nie wiem co to miał być. E, więc tak, ostatnio graliśmy u Bettiny dzisiaj zagramy u Bernadety, Orlanda i ich małego smyka, który skacze po łóżku niedobry. Z tego szczęścia, że ciotka wyjechała <noise> i ma w końcu pokój dla siebie. On w ogóle dzisiaj będzie dorosły, znaczy dorosły, będzie nastolatkiem, więc myślę, że taki nastolatek już wolałby mieć pokój tylko dla siebie. W ogóle skąd wy tyle hajsu macie? Aż taki spadek Shanti wam zostawiła? No dobra, spadek dopiero teraz się naliczył, chyba. Ze wspomnieniem, co nie. No ja wiem. Shanti zmarła, jeśli z tego powodu przykro. <noise> Ona chyba stwierdziła, że nie ma miejsca dla dziecka. Ale macie tyle hajsu, że my ten dom rozbudujemy. Spokojnie. Jak będzie trzeba, to i jeszcze jedno dziecko zmieścimy. I nawet dwojej. I, I pięcioro. I, I dużo innych dzieci. <noise> o matko. Może z tym sześcioro to. to to nie wiem. O nie, jak się Betina wyprowadzi to nam brakuje przyjaciół do awansu. Betina nam wyrabia normę. Jakiś sy w ogóle. Eee, tam. Po Betinie zostało jeszcze. Aha, pierdłaś. Myślałam, że przytyłaś. Ech. No dobra. Spoko. Chcesz się zaprzyjaźnić z tą babeczką. I raczej będziemy to robili, bo no, tak jak mówiłam, bez Betiny to brakuje nam przyjaciół do awansu. Orlando, podaj śniadanie. i to może żona poda. Żona przynajmniej potrafi więcej rzeczy. To jest francuski, proszę. Bo dziecko już się, kurde, chipsami zapycha. Czy tam ciastkami, zostaw to. No, kurde, rzucił to tutaj. Tutaj ta czapka i nie ma gdzie zrobić jedzenia. Arr. Myślałam, że teraz tego nie będzie potrafiła z tego stołu podnieść. To już by było w ogóle... Arr. No, już chce się zaprzyjaźniać, bo on wie i chce wskrzeszać szanti, bo on doskonale wie, że no, brakuje mu tych przyjaciół do awansu. Emil też chce się z koleżanką zaprzyjaźnić, więc możemy spróbować. Tylko on tutaj ma towarzystwa dużo, więc raczej. No, 16. Więc raczej to może trochę potrwać, więc może ze 3 razy zadzwon y, albo ze 30 razy zadzwon. O, zaprzyjaźnił się, super. Ale tak bardzo na styk, więc spróbuję jeszcze raz. Jak ta dziewczyna nie macie dosyć, to to jest Twoja wielka miłość w takim razie. Zdecydowanie. Jakiś pan przyszedł, powitaj. M M Menda jakaś przyszła. <grytania> tu jest jakaś chemia. Więc może byś się z nim zaprzyjaźniła jakoś tak szybko, co? Ale zanim pójdziesz spać, to my cię dorośniemy. Bo się zagapiłeś. I balbinkę ci postarzy... Ale tych twoich ziomeczków może też, bo tam chyba... No właśnie. Wszystkich postarzymy. Um, ja bym ci dała popularność. To niech ci zostanie. Wszystkich trzech, proszę. Kurde. Dlaczego mi nie działa ten mod? Miałam modę, że jak miastowych zestarzeję do nastolatka, to mogę im wybrać pragnienie, bo tak to oni będą zesrani. Nie będą mieli pragnień. W sensie aspiracji. Młody chce być najlepszym przyjacielem, to jest ta Balbinka? Czy ktoś nowy? Kto to jest? Tak. Ale spójrz, zadzwoń sobie za chwilkę do tego Bertino, bo z nim masz 50 na dolnym pasku. Mogłoby z tego być coś fajnego, wiesz? Myślisz o jedzeniu? Aha, jesteś głodna, faktycznie. Dobra, no to sobie zjedz jeszcze coś. I pokminimy może z tą Janką Brzuską się zaprzyjaźnimy, co? No, już mamy złoto, więc super. Więc możesz sobie ubrać czap. Zielone jest, nie ubieraj. Kurde, Coś ta, ta, ta złota aspiracja za szybko nam tutaj się skończyła. Maurycy coraz bardziej przejmuje się faktem, że studenci zasypiają podczas zajęć. Nauczyciele nie są w stanie nauczyć ich czegokolwiek i morale jest bardzo niskie. Maurycy sprowadza grupę konsultantów, którzy podsuwają dwa rozwiązania tego problemu. Pierwsze rozwiązanie polega na zastosowaniu generatorów tronicznych, które schłodzą szkołę do ekstremalnie niskiej temperatury, przez co przysypianie będzie niemożliwe. Alternatywą jest wyposażenie każdego nauczyciela, asystenta i trenera sportowego w osobiste klaksony, którymi będą mogli budzić przysypiających uczniów super rozwiązania Podobają mi się strasznie. Obie opcje są dość ekstremalne. Jednak rozpaczliwa sytuacja wymaga rozpaczliwych rozwiązań. Jaki plan powinien wdrożyć Maurycy? Zamroź może niekoniecznie, bo będą chorzy. No, to jest chyba niebezpieczne. Klaksony chyba jest mniej takie inwazyjne. Maurycy uznaje, że tylko hałas nie pozwoli studentom zasypiać. Nauczyciele są zachwyceni tym pomysłem. I Maurycy zachęca grono pedagogiczne do kreatywności. Wkrótce nauczyciele rezygnują z klaksonów na rzecz stalowych bębnów, puzonów, mechanicznych zegarów z kurantem oraz zdalnie sterowanych sam samochodzików, które wygrywają melodię La Cucaracha. La Cucaracha, La Cucaracha, La. Uczniowie nie chcąc, bo ich zabawa, szybko tworzą kilka grup muzycznych. Ku zaskoczeniu wszystkich uczelnia zdobywa sławę najlepszej szkoły muzycznej w okolicy, a Maurycy zostaje zaproszony przez miejscowy uniwersytet do objęcia posady profesora. Maurycy otrzymuje awans. Serio? Ja nie mogę, no super. Bez przyjaciół, bez umiejętności, fajnie. Tylko teraz będzie nam trudniej jeszcze wyżej wskoczyć. Damy radę! No nie, no, mieć kociaka lub szczeniaka. To też ciak kociak dalej chce. Szczeniaka lub kociaka. To ja bym szczeniaka może tutaj ściągnęła faktycznie. Weź jakby nie spojrzeć, Bernadetta też się wychowywała ze szczeniakiem całe życie i towarzyszył pies, więc. Czemu miałaby sobie odmówić? Zwłaszcza, że mają kurde 50 tysięcy, więc stać ich nawet chyba wykupić pół schroniska w sensie budynku. Dlaczego nie ma szczeniaczków? Szczeniaczków. <ścoughs> Okej. Okay. No tak, zdołam zapomnieć o tych kotach. A, najgorsze jest chyba to, że ja nic z nimi nie zrobię, bo nie mogę ich tu ani odśpierzyć, ani nic. No dobra, więc stworzę nowe. W sensie stworzę szczeniaczki i kociaczki. No i teraz się będą robić pieski i kotki. I galatea. Dobra, więc sobie stworzyliśmy troszkę zwierzątek. One będą fajne, będą powinny być fajnie wymieszane z tych zwierząt, które po prostu są w bazie, w bazie czyli z tych schroniskowych, z tych przybłęd. Co sobie tam łażą, więc myślę, że coś ciekawego mogłoby się tam stworzyć, więc możemy zaadoptować coś bardzo ładnego albo coś bardzo szkaradnego. Oferma. Flejtu. Mm, ty tak słabo. Galatea. Ferma Żywiołowy Przestrzenki. Ta Galatea wydaje się być spokojna ze względu na ten charakter tutaj. Same ofermy. Same ofermy. O no, i ty też jesteś super. Z zulejka. Zulejka pewnie jest droższa, oszczędzsze, ale no mamy kasę. Myślę, że dla Zulejka nawet będzie lepsza, bo ja teraz dużego psa dla odmiany, ale tak spójrzcie, że sobie tutaj małe stworzyły się, takie ładne. O, jaki ten jest piękny, o Boże. To wygląda jak lama ta Pocahontas. No i kotków też mamy troszkę, nie? Bo stworzyłam chyba sześć? Pięć, no. O, jaki rudy, śliczny. Ale nie, my chcemy pieska i my chcemy tego pieska. I zostawimy mu imię jakie jest. Pani zaraz nam go przywiezie, więc możemy kupić mu rzeczy. Przeniesiemy to łóżko tych rodziców na razie. I tu możemy dać temu psiakowi też legowisko. Dobra, są takie ładne legowisko pod kolor pościeli młodego. Dobra, więc jesteśmy już przygotowani do tego pieska. O nie, jak ona się nazywa? Zulejka chyba, nie? Przyjechał nasz szczeniaczek. Nie widać go tu. Myślałam, że będzie siedział na krześle. Nie siedzi. Jaka one. Jest... No, ma jeszcze taką jedną czarną łapkę, wszystkie inne ma białe. Pójść. Nie, te dwie ma czarne. O kurde, ucho też ma czarne, ona tak jakby przez połowę jest czarna. Śliczna. Ciekawe, co z niej wyrośnie. Czy to będzie jakiś taki. włosy, czy co. Gramy do końca środy, więc, no. Sorry, ale nie dowiemy się w tym odcinku, co z tego wyrośnie. O jejku, te miny tych simów. Ale on w ogóle ma takie oczy straszne. Ja nie wiem, to chyba chłopo... Podatusiu po chyba, no oczywiście, kolor też przy okazji. Ciekawe, czy pies potrafi pokrętych wchodzić w schodach. Nie pamiętam chyba tak. Mój pies bardzo świetnie sobie radzi z krętymi schodami. Albo radził, jak jeszcze widział, bo jest ślepy i już nie widzi. Jak to Bronisław nie jest przyjacielem. Co? Jak? <laughs> Dzwoń do Bronka już. To nie jest Bronek. Nie do Orlanda. Ja 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 ja, 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 I się z nim zaprzyjaźnia i z powrotem, bo ojciec potrzebuje do pracy przyjaciół, rozumiesz? Piękny rodzinny obiadek. Piesca też gdzieś słyszę. Ojej, siedzi tutaj, pilnuje. Jak ślicznie. Popilnowane. Jestem taka szybka, biegnę. Ja myślę, że tą balbinkę to byśmy mogli zaprosić na randkę. Tylko może już nie dzisiaj, bo dzisiaj to on już jest taki trochę niewyspany. Może jutro po szkole? Jak będę pamiętać. A ja lubię zapominać takie rzeczy, więc. Nie jest takie oczywiste, że to zrobimy. Czemu ty nie poszedłeś spać? Głupi cieciu jeden. Tu. Spać. Fajnie, że ty się wyśpisz, żeby iść do szkoły, jeszcze potem na randkę. No, mm -hmm. no nawet nie jest tak źle, prawie się udało. W ogóle musiałam cię trochę przebrać, bo nie podoba mi się to, co masz ubrane. W sensie obie te rzeczy są fajne, ale nie razem. Spodnie to ojcu chyba zarąbał. <grym> no dobrze. Nie, nie tu. Zulejka. Bleh. Niedobry pies. W ogóle czekamy chyba na robale. Czekamy na te laku karacze, które tutaj w szkole uratował dupę Orlando. Bettina przyszła. Cześć ciociu. Opowiedz sprośny żart. Bettina na pewno doceni. No uśmiecha się. No. Mówię, sprośny żart to coś, co Bettinka lubi. No, dumna jest siostrzeńca. A siostrzeńca w ogóle teraz zaprosi na randkę balbę. I weź szybki prysznic, bo trochę walisz. Cześć, mamo. Ty nic tu nie widzisz, my się tylko łaskoczemy. Nie dojdzie tu oczywiście do niczego jakkolwiek gorszącego. Co możemy ją pocałować? O nie, nie włączyłam scenek, No, trudno. Już chcę się gorąco z nią całować. Szybki jesteś, Emil. Zwłaszcza, że taką parę dopiero się stałeś nastolatkiem. O nie, mamo, przeszkadzasz. Idź sobie z tym nowym kolegą. Do widzenia. My tu będziemy gorące pocałunki uskuteczniać. O nie, a czy Betina jeszcze u nas jest? Bettina, jeden z twoich fagasów przyszedł. Pewnie do ciebie. Czy ja wiem, że najlepsze w twoim życiu, bo dopiero dorosłaś na tyle, żeby na nie móc chodzić. Nie, żeby coś. Weź wypuść te biedne zwierzątka. Co one ci zrobiły? A może to reinkarnacja twoich starych i co? Wiem, że kiedyś stara też cię więziła w pewnej swojej części ciała. Ale nie bądź takim gnojem. Dobra, młody o piątej, no dobra, prawie że o szóstej zrobił zryw, bo trzeba lekcje robić. Lekcje, lekcje, lekcje. Kurde, się zajął dupą i, i edukacja w kąt poszła nieładnie. Oczywiście pieska została sama w domu i się zeszczała i nie ma kto jej zbesztać. Klasyk. I siedzi taka dumna z siebie. Emil chce przyprowadzić. Ta... No, przyprowadź! No, przecież. No, proszę, młody sam z siebie poszedł z kuzynem w szachy grać. Zobaczymy, czy go ogra. Bo tak powinien. Nie, Alana, wróć. Darka. To tak nie wydaje się, żeby był pewny siebie w tej grze. Marlenka. Ty mnie tutaj nie, nie podrywaj, mnie tutaj. Dobra, i mamy kolejnego najlepszego przyjaciela. Pięknie się składa. I moglibyśmy sobie balbinkę zaprosić, to by tutaj miłość wskoczyła. Jakbyśmy zrobili coś romantycznego w jej kierunku. E, Zosia. Zosia. A teraz nam macha, że niby wcale się nie zakradała, żeby coś nam przewrócić, nie? Czy ja zakładam, że ona się zakradała po randce z Bettiną? Czy co coś się znowu jej popsuło w głowie? I zapomniała, że już nie musi się skradać. Zaproponuj stała sympatia. Lekcje zdążysz. Chcesz ze mną chodzić? Nie chcesz ze mną chodzić? To pewnie przez to. A, zrobiło się to może ja mam jakiegoś fiksa, że to się losuje. Już sama nie wiem, jak ja mam ale kiedyś miałam takie, że się wybierało. Ale całkiem możliwe, że zmieniłam. Kto by tam nadążył? No ale cóż, dostał kosza. Więc niech jednak wraca do tych lekcji. Chociaż jest tu miłość i w ogóle i tak kosza dostał. Eee, troszkę mi go szkoda, no ale co poradzimy? Takie życie. Bałby na nie chce być moją starą sympatią. Ach, chwila wydawała się odpowiednia, ale okazało się, że stąpam po drugim lodzie. Biedny dzieciak. Ona przylaza za tobą do kibla. Już chyba wiemy, dlaczego twój syn dostał kosza. Orlando, czy chcesz nam coś powiedzieć? Bo twoja mina to taka niezainteligentna. No już się sępy rzuciły. Dawać mnie też jakieś porcje. A nie tylko, tylko wy byście żarli. Straszny syf mamy w tej kuchni. Bardzo taki apetyczny widok na koniec te robale te, te muchy. A tak naprawdę chciałam popatrzeć na tą naszą Zulejkę, jak ona pięknie tym ogonkiem merę, no, coś pięknego. Te jej łapki, ten pyszczek, ten proszę ten piesek jest przepiękny. Mam nadzieję, że jak to rośnie, to nie, nie będzie jakimś brzydalem, bo no, na razie mi się bardzo podoba. Ma takie wiel... W ogóle, jak ma wielkie łapy, szczeniarzki w Simsach zawsze mają takie wielkie łapki, czy po prostu jakaś zapowiedź tego, że to będzie potężny pies. Dobra, ale kończę, bo ja bym mogła na tego psa patrzeć, i patrzeć i patrzeć, a nie o to chodzi. Trzymajcie się, ciepło, cześć.